Cześć, tu Michał Wrzosek, Twój dietetyk i pogromca zbędnych kilogramów. Przygotowałem dzisiaj dla Ciebie zestaw 5 ćwiczeń na ból pleców. Niestety, ale żyjemy w czasach, w których te plecy bardzo często nam dokuczają, bo spędzamy multum czasu w pozycji siedzącej. Dlatego warto jest je wzmocnić, rozciągnąć i mobilizować, dzięki czemu ten ból będzie mniejszy, w ogóle nie będzie się pojawiał i unikniemy też ewentualnych urazów w przyszłości. Ten zestaw możesz wykonywać zarówno w dni treningowe, jak i treningowe, przed treningiem, po treningu, jak i w porze zupełnie niezależnej od treningu. Zaczynamy. W pierwszym ćwiczeniu przechodzimy do klęku podpartego, następnie kładziemy naszą dłoń na potylicy i kierujemy łokieć od łokcia do góry. Wykonamy 10 powtórzeń. 2. 3. 4. Staramy się, aby pięty były skierowane na siebie. Nie wykonujemy rwanych ruchów. Cały czas pracujemy powoli. I po 10 powtórzeniach zmieniamy rękę. I wykonujemy analogiczny ruch. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. W drugim ćwiczeniu naszą dłoń kładziemy na przeciwległy pośladek stroną zewnętrzną i następnie kierujemy bark od dołu do góry, odchylając się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zmieniamy rękę. Znowu dłoń na pośladek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok. Kładziemy się teraz na brzuchu. Ręce splatamy sobie nad tyłem głowy. Łączymy też pięty i unosimy jednocześnie nogi i tułów do góry. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok, zmieniamy pozycję, kładziemy się teraz na plecy. Ręce rozkładamy na boki, łączymy kolana pod kątem 90 stopni i przekładamy nasze nogi z boku na bok. Staramy się nie odrywać w ogóle naszych pleców, w szczególności dolnego odcinka, od ziemi. Jeżeli jesteśmy lepiej zmobilizowani, możemy też podnieść nogi do góry i przekładać je nogi w powietrzu. Wykonamy od 5 do 10 powtórzeń na stronę. Ja dzisiaj w tym filmie instruktażowym wykonam 5 powtórzeń na każdą stronę. Ostatnie powtórzenie. Ok. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. W tym celu kładziemy się na boku. Jedna ręka jest wyprostowana. Drugą ręką kładziemy na nią. Ściągamy łopatki. Ta noga jest wyprostowana, tutaj 90 stopni. I otwieramy się do tyłu. Muszę przesunąć się trochę do przodu. Ok. Ściągnięte łopatki. I odchylamy się do tyłu.
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zmieniamy stronę. Ponownie ściągamy łopatki. Jedna noga jest wyprostowana, druga pod kątem 90 stopni. I pracujemy powoli, nie odrywając tego kolana od ziemi. Możemy też sobie pod to kolano coś podłożyć, jeżeli jesteśmy właśnie mniej rozciągnięci, to wtedy będzie nam wygodniej wykonywać ten ruch. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I 10. Ok. Tak jak widzisz, do wykonania tych ćwiczeń nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Taki obwód powtórz 3-4 razy, w zależności od tego, ile tak naprawdę potrzebujesz, kiedy poczujesz tą ulgę w plecach. I tak jak już mówiłem, te ćwiczenia możesz wykonywać zarówno w dni treningowe, jak i nietreningowe, przed treningiem, po treningu. Znajdź taki moment, kiedy po prostu masz na to czas i ochotę, a na pewno przyniosą ulgę. Dziękuję.